Cześć. Dla tych, co już mnie znają i poznali troszkę przez moje filmiki, to tylko cześć. Dla tych osób, do tych osób, które jeszcze mnie nie znają, nie poznały, ja nazywam się Angelina Piechowska i jestem psychologiem, terapeutą TSR-u. I jakiś czas temu nagrałam rozmowę, wywiad z Bogną Ignatowską-Jankowską, światowej klasy neurofizjologiem, i temat dotyczył lęku. To jest nasza pierwsza rozmowa, którą możesz sobie wysłuchać na programie YouTube. To jest pierwszy odcinek, dosyć improwizowany. Ja z góry przepraszam za niedociągnięcia techniczne. To jest pewien proces, my w tym procesie jesteśmy i będziemy chciały to udoskonalać. Natomiast dostałam bardzo wiele wiadomości po tym filmie, ponieważ dużo usłyszeliście tam o lęku. Natomiast wiele osób zwracało się do mnie z takim zapytaniem, co teraz? W sensie takim, że już wiedzą, że robią to sobie, że puszczają te katastroficzne myśli w głowie, że się ciągle obawiają, że żyją w tym ciągłym lęku, ale co dalej? Czy są jakieś sposoby, metody na wychodzenie z tego lęku? I ja dzisiaj chciałabym troszkę o tym opowiedzieć. W takim znaczeniu, że lęk jest rozmyty, jest taką materią niedookreśloną. To jest wytwór naszej głowy. To jest wytwór, który sami sobie wyprodukowaliśmy. Lęk trzeba odróżnić od strachu. Strach jest namacalny, strach opiera się na faktach. Nie wiem, jak do tego pokoju wkroczyłby tygrys, to ja się go będę bała i mam podstawy, żeby się go bać, bo mogę zginąć. Lęk jest w mojej głowie, czyli to jest to wszystko, co ja produkuję i co zazwyczaj, słuchajcie, w 99% się nie sprawdza. Więc my karmimy się tym lękiem, nasze parametry fizjologiczne idą w górę, dużo na tym tracimy, lęk zabiera nam, zżera nam bardzo dużo energii, nie pozwalając nam iść do przodu, natomiast nic nie daje w zamian. Więc odróżniamy lęk od strachu. I teraz są dwie drogi postępowania z lękiem. Możesz go wpychać do środka i on może gnieździć się w tobie, w ogóle osiągając monstrualne rozmiary, zalewając cię coraz bardziej w coraz większej ilości dziedzin twojego życia. Bo on działa bardzo podstępnie. Najpierw troszkę będziesz się bała, nie wiem, pójść na rozmowę kwalifikacyjną, potem może ci szepnie, a może w ogóle nie wchodź z domu, a potem ci podszepnie, a już na pewno nie spotykaj się z przyjaciółmi. On zawłaszcza, jak dajemy mu prawo, jak puszczamy go przez głowę, on zawłaszcza sobie nas. Więc jedną drogą, bardzo niedobrą, jest trzymanie go w środku, tłumienie, powstrzymywanie, nie mówienie o nim. Druga z dróg, lepsza, to jest powiedzenie o tym. To jest jakby energia lęku, która jest skierowana na zewnątrz. I kilka sposobów jest. A propos trzymania tego w środku, jest takie powiedzenie, że albo eksplozja, albo implozja. Albo na zewnątrz, albo do wewnątrz. Jeżeli weźmiesz go do wewnątrz, no to możesz liczyć w niedługim czasie na różnego rodzaju zaburzenia lękowe, na depresję, na jakiś taki paraliż życiowy. Musisz się z tym liczyć, jeżeli będziesz go trzymać w środku. Jeżeli chcesz, możesz tą energię skierować na zewnątrz. Pierwszy sposób, jaki przychodzi mi do głowy, to jest po prostu rozmowa. To jest rozmowa z kimś bliskim, tobie życzliwym. To jest powiedzenie w ogóle o tym, słuchaj, ja się tego boję. Fajnie by było, jakby ta druga strona, druga osoba była dosyć empatycznie nastawiona i z takim współodczuwaniem z tobą powiedziała, kurczę, rozumiem to. Nie, bo są też takie rzeczy, których masz prawo się obawiać. To jest okej. W ogóle wszyscy ludzie się czegoś obawiają. Teraz chodzi tylko o to, żeby znaleźć taki środek, żeby nie popaść w taką wiecie, ani nie banie się nie jest dobre, ani banie się w 100%, bo jak się nie boisz, nie masz hamulców, nie masz granic, chodzisz we wszystko, bardzo ryzykujesz. Jeżeli się obawiasz wszystkiego, to też niedobrze, bo nie żyjesz. Okej, obawiaj się trochę, tak jak mówiła, nie wiem, czy ona w tym odcinku mówiła, niedługo też będzie wywiad w dużej ogólnopolskiej gazecie ze mną i z Bogną na temat lęku,
I tam też możecie troszkę więcej się dowiedzieć o lęku przed na przykład wystąpieniem publicznym. To nie jest tak, że wszyscy, co występują, się nie boją. Się boją, tylko że to robią, bo właśnie też na tym polega odwaga, że to nie chodzi o to, że my się niczego nie boimy, tylko że my się boimy, ale to robimy. Więc każdy się boi, chodzi teraz tylko o natężenie tego lęku. Więc jeżeli on jest szkodliwy na zewnątrz, powiedz, boję się tego, to jest dla mnie trudne, najlepiej do przyjaciela, do bliskiej tobie osoby. Na pewno pozytywne myślenie, w sensie takich myśli, w ogóle spojrzenia na swój język. Czy ty mówisz, nie mogę, powiedz, nie chcę. Jeżeli myślisz, że coś jest, nie wiem, że życie to jest walka i jakaś wielka wojna, to ty się szykujesz jak na wojnę i ty się boisz tego. Pomyśl sobie, że życie jest przygodą, jest jakąś podróżą, jest jakąś lekcją, którą ty dzisiaj masz do odrobienia. Zamiast myśleć powinnam, pomyśl, mogę. Albo chcę, albo umiem, albo potrafię, zwróć uwagę na swój język. Puszczaj, takim trzecim sposobem jest puszczanie takich dobrych myśli w swojej głowie. W sensie, jeżeli nachodzicie, nie dam rady, nie potrafię, boję się, nie wytrzymam tego, pomyśl sobie, dam radę, wytrzymam to. Już wytrzymałaś, wiele miałaś w życiu sytuacji, w których poradziłaś sobie. Puszczaj sobie, przytrzymuj te myśli, bo na wiele rzeczy wpływu nie masz, ale na swoje myśli wpływ masz. Przytrzymaj je i puść te, które tobie służą. Poza tym ja zawsze zachęcam do bycia po stronie rozwiązania. Nie siedź za długo w problemie, nie myśl, że jest strasznie, że nie dasz rady i że to jest takie przerażające. Pomyśl, okej, tak jest, co mogę z tym zrobić? To teraz, co ja mogę zrobić, żeby się mniej bać? To teraz, co ja mogę zrobić, kurczę, że jednak, co ja mam takiego w sobie, co pozwala mi mieć nadzieję na to, że ja właśnie tam stanę i to zrobię? W stronę rozwiązania, żeby jak najszybciej przenosić ten ciężar ciężkości. Kolejna rzecz, o której już mówiłam w poprzednim filmiku, to jest odpowiedzialność. Bądź odpowiedzialną osobą. Daj taką odpowiedź rzeczywistości, jaka będzie dla Ciebie dobra. Tak jak mówiłam w stroju, odpowiedzialność jest słowo odpowiedź. Daj taką odpowiedź, która będzie dla Ciebie dobra. Nie dla Twojego lęku. Rozumiesz? Wzmacniaj siebie jako osobę. Nie wzmacniaj lęku. Nie dokarmiaj go. Przestań go dokarmiać. Dokarmiasz go swoimi myślami. Katastroficznymi, lękowymi, przerażającymi myślami. Przestaniesz puszczać je przez głowę, on przestanie mieć pożywienie i zdechnie. Kolejny sposób, jaki przychodzi mi do głowy, myśl racjonalnie. Dopuść do swojego myślenia swoje zmysły. W takim sensie, czy to, co ja myślę, opiera się na fakcie. Na faktach, czy to w ogóle istnieje, czy to jest tylko moja głowa, że to jest tylko moja głowa, bo to nie istnieje. Jeżeli zadręczasz się, że twoje dziecko będzie ciężko chore, kurczę, złap to, pomyśl, czy jaki jest fakt. Fakt jest taki, że moje dziecko jest dziś zdrowe, tego się trzymam. Jeżeli zadręczasz się, kurczę, nie wiem, za rok będzie redukcja etatów, stracę pracę, fakt jest taki, że dziś pracę masz, trzymaj się tego faktu, dopuść myśli. Czyli jeżeli chcemy złapać tego potwora, wyciągnijmy go na zewnątrz, nie trzymajmy go, nie tłummy, nie powstrzymujmy, on nas zeżre od środka, on zaleje nasz cały organizm, wyjmijmy tą energię, powiedzmy o tym komuś. Kurczę, boję się, nie mam pomysłu, podzielmy się tym. Wiecie, każda rozmowa poszerza perspektywę, każda rozmowa, jeżeli jest w dobrym towarzystwie, z dobrą, empatyczną osobą, która nam dobrze życzy, jest dla nas pomocna. To nie musi być psycholog i terapeuta, to naprawdę może być przyjaciel. Czyli po pierwsze wyjmijmy to, po drugie puszczaj dobre myśli, te, które Tobie służą i te, które nie dokarmiają lęku, te, które dokarmiają Ciebie jako osobę, z tym całym potencjałem i ze wszystkimi zasobami, które masz. Po trzecie, zważaj na swój język. Nie mów muszę, powiedz mogę. Albo chcę. Nie mów nie potrafię, powiedz nauczę się. Nie mów tak jak już mówiłam, życie jest wojną. Powiedz, życie jest przygodą. Życie jest podróżą, jest jakąś drogą.
Pomyśl sobie o tym, żeby szybko przenosić się w stronę rozwiązania, zrobić sobie taki nawyk, coś się dzieje, ok, co mogę z tym zrobić. Nie drążyć, nie dłubać, to też dokarmia lęk, nie robićmy. Od razu ok, co z tym mogę zrobić, co mam takiego w sobie, co mnie otacza, kto mi może pomóc, jakie kompetencje mam, że sobie poradzę, z jakiego doświadczenia swojego mogę skorzystać, jaką mam wiedzę i idziesz w stronę rozwiązania. No i myślenie racjonalne, odróżnij, co jest faktem, co jest tu i teraz, co się dzieje, co jest namacalne od tego, co jest tylko wytworem w twojej głowie i niszczy cię i zalewa cię. Także lęk jest w twojej głowie. Sama albo sam go wyhodowałeś i sam i sama możesz go zniszczyć, nie dostarczając mu pożywienia. Pożywieniem na pewno są myśli, które są katastroficzne, bardzo negatywne, bardzo straszące. Ja podałam Ci kilka sposobów na to, żeby zacząć go unicestwiać. Także dużo odwagi. Dużo odwagi, dużo pogody ducha i też dużo radości. To nie jest tak, że ty musisz wejść teraz na pewną drogę i ciężko przepracowywać. Staraj się czerpać z tego radość, staraj się czerpać ekscytację. Jeżeli dasz radę zrobić coś inaczej niż zwykle, jeżeli przytrzymasz tą myśl i puścisz inną, taką, która tobie służy, jeżeli podzielisz się z tym, z kimś, tym, co dla ciebie trudne, są wszystkie sukcesy, ciesz się tym, doceniaj to. To jest twoja podróż, to jest twoje życie. Ja ze swojej strony życzę Ci cudownego dnia. Trzymaj się, do usłyszenia. Cześć.